Siemano. Dzisiaj na plac zabaw polazłem. Z racji tego, że zacząłem urlop, opakowałem się do plecaka i przyjechałem na rowerze. Plac zabaw wygląda tak. Tutaj jest przedszkole obok. Boję się, że te dzieci w końcu wyjdą i zaczną mi zadawać 100 pytań. Kopara. Na chwilę obawiałem, że nie będę tu miał sygnałów. A tu 20 centów. Holenderskie z Holandii znaczy się. Depozycik się mi trafił, bo tu było to 20 centów, a 10. Wiesz, tu chyba ktoś był z wykrywaczem, zostawił łopatę. Tu jeszcze jest obok sygnał. Dysza. Bardzo głęboki sygnał. Na jakiś pieniążek chyba. Guzik. Wylos pieniądz, 50 centów, w bardzo ładnym stanie, ale jak przykucnąłem, patrzę, chcę tu na nogę i idzie mi kleszcz, w piaskownicy nawet, plaga, nie wiem czy go będzie widać nawet, tu jest przy paznokciu, wredny, sygnał monetkowy. Centów. Znowu jakiś sygnał na 10 centów. No jak. Same dychy. Nie no, padło 20, 50 też. Słabo. Simplexem sobie dzisiaj latam, bo się fajnie, bo fajny kompaktowy jest i się nie zmieścił do plecaka. Jakiejś tam specjalnej różnicy nie wyczuwam. No owszem, czuć to, że jest tańszym wykrywaczem. Nie da się go porównać. Ale robi robotę, wykrywa i drobne rzeczy, i monety. Ja tam nie mam nic do Simplexa. Czasem go biorę. Teraz ma jeszcze programów 5, to można wybierać sobie. Mi się spodobał ten Park 2. Tak jakoś chodzę na nim. Już miałem kończyć, ale odwróciłem się i zobaczyłem, że tu mam jeszcze... Nie przeszedłem tych miejsc i wylazł mi od razu euro na powitanie hiszpański. Przechodziłem tu tędy, bo tu leżało euro, a teraz tu obok leży 10 centów. Jeszcze tam miałem jakiś sygnał na śmiecia. Kurka. No ja już skończyłem. Wiem, z godzinkę na pewno tu byłem. Mam euro 50,
Euro 92, 2,45. Parę guzików. To nie wiem, chyba też guzik albo z baterii kawałek. I kapsel. Alles auf die nächste Chance. Chance. Wszystko na następną szansę? To nie, tego się nie da tłumaczyć. To jest język niemiecki. No dobra, mam 2 tygodnie urlopu. Chyba jadę do Polski. Nara. Wykonywałem kopię urządzenia tudzież stojaka do cięcia drewna. Tutaj macie zdjęcia wersji oryginalnej, moja to jest wersja maxi. Przyda się na wsi. Nie wiem, ja tu zrobiłem z tych zdjęć, jakoś tam się udało. Zapraszam do kolejnego odcinka. Nara.